Witajcie moi drodzy przeserdecznie w kolejnym, 8 już odcinku Zawalasz Snowboarding. Niestety, po raz kolejny pod sam koniec miesiąca. Chociaż nie wiem, czym się tutaj tak przesadnie przejmować, bo wakacje praktycznie już się skończyły, wakacje praktycznie już się rozpoczęły, a niestety nie wykorzystałem ich pierwszych dni do zrobienia waszego brzydku, przepraszam na jak już chciałem powiedzieć. Ta aplikacja ma nas jest aktualna. Jak już chciałem powiedzieć, no właśnie, no ale nie ma to praktycznie. No właśnie, tak jak już chciałem powiedzieć, niestety nie dane mi było wykorzystać tych dosłownie pierwszych dni wakacji z powodu uzupełniania końcowego tematów lekcyjnych i dat, no tam z lekcji różnego rodzaju. Ale teraz jestem wolny jak ptak, a i no właśnie, no czas wolny ten, to jedno. No ale jeszcze znalezienie odpowiedniego. To, że zaczęły się wakacje, to jedno, ale pozostaje jeszcze kwestia i tak do znalezienia odpowiedniego okresu czasu, bo kiedy no nikogo nie ma pomysłu, żeby się nagrać. No ale dobra, jest spoko. W takim razie, skoro tak. Póki co nie ma osób trzecich, w tym mieszkaniu, mogę spokojnie nagrywać. No i no, tak w koło Macieju. Rozumiecie. Niestety ponownie nie wyszło, bo pod sam koniec czerwca mam przyjemność. Kolejny raz pod koniec sam miesiąca mam przyjemność nagrywać materiał. A przecież ten, nie powinienem mieć już w wakacje żadnych problemów, jednak wciąż, no, jak widzicie, oby więcej już się nie zdarzyło, więcej problemów sytuacyjnych z dopasowaniem odpowiednim tego. Jak, żebym znalazł lepiej odpowiednio zagospodarowany czas, żeby nikt mi przypadkiem mógł nie przeszkodzić, bo w takich warunkach po prostu się nagrać nie uda tego, co chciałem nagrać w gameplayu. No a w każdym razie. No więc właśnie, 8 odcinek z Avalanche Snowboarding. Tak jak już obiecywałem już od kilku odcinków, pozwolimy sobie na dostosowanie wyglądu naszego bohatera wreszcie. Okay. I spośród kilku różnych grup mamy czerwone, niebieskie, fioletowe, zielone i czapek. To jest podstawowa czarna, ale jest też niebieska. Ale i piąta, co ciekawe. Rękawice, czapki, gogle. Rękawice. Podstawowe są jakie? Takie. A, że mają takie żółte. Kurtki. Rękawice, czapki, gogle. Gogle, czapki, rękawice, kurtki. Nowe. A, trzeba zatwierdzić, żeby się potwierdziło. No dobra. Cyk! Jakaś granatowa, czy jakaś inna. Bierzemy. Może takie pomarańczowe skubańce, no dobra. Żółta rękawiczka. I takie kurtki. Możemy wziąć to, co nam szkodzi. Kurtki, spodnie. Mogą być numer 3 i wreszcie deski. 2, 3, 4, 5, 6. Wszystko jest niestety zablokowana. A wyjdziemy to. No i właśnie, no. Oto więc była funkcja dostosowania naszej postaci, którą właśnie pokazałem. I właśnie na tym dostosowanym przekaz bohaterze pozwolimy sobie rozegrać kolejne etapy wyścigów. Stadion jest już praktycznie ukończony, ale pozostaje jeszcze właśnie skoki. No i nie tylko. No i nie tylko, bo jeszcze wyścigi. I parę innych tego typu bzdur.
Tak więc najpierw lecimy ze skokami. Zdobądź 10 tysięcy punktów. Wykonaj obroty o tyle stopni. Wykonaj podwójny backflip. Leć przez minimum 2 sekundy, nie glebnij. Zdobądź ponad 5 tysięcy punktów w trakcie jednego skoku. Wykonaj 1080 stopni. Wykonaj 900 stopni dwukrotnie. Powodzenia mi życzcie! No i dobra, jakie plany na te wakacje? Długo by opowiadać, ale przede wszystkim no ogarnąć to, co się niezbyt udało w poprzednim roku. Być może jeszcze no ten, filmowe produkcje nadrobić. No i w tym miesiącu miałem ten, powrócić do kanału Michael Medicine Tower Fox, to niestety ostatecznie skutków za bardzo póki co przynajmniej nie przynosi, ale nie wiem. Może w ciągu dnia jeszcze uda się coś ugrać, a póki co to ten. Rządzisz! Tak, ale to był jeden długi skok. To był jeden długi skok, więc nie miałem prawa ten. No i swoją drogą widzieliście. Yeah. Widzieliście więc naszego pięknie wymodelowanego bohatera? Nie glebnij. W dostosowanym stroju. Ale nie... Wykonaj 900 stopni dwukrotnie. Przejdź do trybu dostosowania, aby obejrzeć. Masz nowy sprzęt. Super. Statystyki. Muszę cały czas sprawdzać te statystyki, bo to jest po prostu dumna rzecz. Wynik board slide'u. Statystyki trików. 5 na 5. Gleby 0. Jeszcze raz, od nowa. Lecimy! Rządzisz! I o to właśnie chodzi! Jeszcze jeden punkt zdobyty. Mistrz obrotów osiągnięty. To była w sumie ostatnia taka prosta plansza w tej grze. Porównanie. No przecież zrobiłem ten chwyt obrotowy. Długość lotów, suma obrotów, graby, skoki. Przejechane poręcze, transfery, punkty za board slide, punkty za transfery, dystans board slide'u. Triki 5. Średnia wartość triki, gleby 0. No a ten, za to wykonałem jeszcze... No właśnie. Jeden przewrót w tył. Tylko raz. Tutaj na lodowcu wszystko zostało ogarnięte. W lesie natomiast jedyne co mi pozostaje to Border X, czyli... O kurde. O kurde. Kolejny wyścig. Wykonaj BS360. Złap kickery 3. Zdobądź ponad 1200 punktów w trakcie jednego skoku. Wykonaj 720 stopni. Wykonaj podwójny backflip w zimie postawę 5-krotnie. To się nie może udać. To się nie może udać za pierwszym razem. No bo wyścigi potrafią być no lekko drańskie w tej grze. Zresztą już dawno to sobie ustaliliśmy. No witam panów. Jestem specjalnie wystylizowany. Ha! Niech to!
no dosyć tego, ja już to wycofuję. No dobra, ha! Wystartowałem przed wami. To było niezłe. To było całkiem smoothie. Rządzisz. To się kurde nazywa... Płynne zwycięstwo. Powinienem za każdym razem... Miejsce pierwsze. No bo jakby inaczej. Serio? Nie udało mi się niestety tej plaży ukończyć 50 sekund. Złap kickery. Wykonaj BS 360 stopni. Backspace? No spację mają wykonać. No nie! Wykonaj podwójny backflip. Zmień postawę pięciokrotnie. Czapka! Statystyki obejrzyj. No właśnie, tyle board slide'ów. Wyniki w locie, 2 skoki. Przejechane poręcze 4, transfer 1. Statystyki strików 9. No zdecydowanie, jakby to powiedzieć, mamy przyjemność zbliżać się coraz bardziej do finału. Ja przepraszam bardzo, tej gry. Tej dumnej gry jawowej. O nie! No cel osiągnięty, cel osiągnięty, ale czekajcie, bo ten. Przepraszam. Dobra, ja jestem z wami z powrotem. Liczyło, co? No dobra. No okej. Niech wam będzie. Wykonaj podwójny backflip, zmień postawę 5-krotnie. No dobra, popatrzcie sobie na moje wyniki, wynik w locie. Przejechane poręcze. Statystyki trików, triki 10. Punktacja taka i taka. To się uda, to się kurde uda. Gdzie? Ale niestety kliknąłem nie. Zasłużyłem na to. Ride. Co ja wyprawiam? Ride.
rządzić. I o to właśnie chodzi. Tutaj widzę, że już do 83% mi spadło. Procent naładowania baterii. No ale to nas nie obchodzi. O to właśnie chodzi. Kolejne zadanie zostało po mistrzostwu wykonane. Tyle punktów dało się zdobyć na tej planszy. Skoki tylko jeden. Wynik board slide'u, przejechane poręcze 4 i 1 transfer. Statystyki trików 11. I punktacja aż 1000. Średnia wartość triku. No właśnie tyle punkta. 11 trików. No i 0 gleb. I tego typu rzeczy. Cieszę się. Bardzo się cieszę. Jestem perfekcjonistą i lubię fajne rzeczy. A teraz najważniejsze z najważniejszych. Nie mordować... Ride! Dojadę! Rządzisz! No i jak tam, koledzy? Fajnie tak ten... patrzeć na moje plecy wygrywającego? No właśnie. Oj tak, oj tak. Wszystko zaliczone na eleganckie, kurde, złoto. No i co? Ciekawie było. Ciekawie było, trzeba to przyznać. Skoki 8 i graby tyle punktów. Wynik board slide'u. 8 przejechanych poręczy, czyli... nie, 0 przejechanych poręczy, przepraszam. 0 punktów w wyniku board slide'u. W wynikach board slide'u. I statystyki trików tylko i wyłącznie 5. I też ponad 1000 punktów. I też ponad 1000 punktów. Spoko. No i jeszcze jeden wyścig. Ukończ go trzeci, ukończ w tyle czasu. Wykonaj 720 stopni dwukrotnie. Zmień postawę 10-krotnie, wykonaj transfer 3-krotnie. Złap poręcze 6-krotnie, nie glebnij. Wykonaj 1080 stopni. Jedziemy. Kolejny jeszcze jeden wyścig dzisiaj, Border X, i kończymy odcinek. Tym bardziej, że trzeba będzie go jak najszybciej przed końcem tego dnia przesłać. No to... Ride! Jezus Maria! Ride!
rządzę! Rządzę, kochani, rządzę! No, ale... Nie ma to trudne, bo właśnie... Tutaj elegancko pierwsze wyścig zaliczone. No, ja nie skończyć... Ten wyścig w takim czasie. Super! Czyli teraz już... Wynik postawy 10-krotnie, wykonaj transfer 3-krotnie. Ciekawe, jak się wykonuje 3-krotnie transfer. Porównanie. Tyle udało mi się wykonać trików. Jak widać, wykonanie w locie to jest naprawdę dobry pomysł, abym sprawdzał tu i ówdzie tejowe zagadnienia i zagwozdki związane analizy wykonanych przeze mnie meczów. 8 trików i średnia wartość triku tyle. Wynik board slide'u wynosi tyle. Wynik w locie wynosi tyle. No i inne tego typu rzeczy. Ale zróbmy to od nowa. Ride! Przepraszam, ale to się... Ride! Ja sam nie... Ride! To nie ma sensu. To nie ma sensu. To ma być perfect. Ride! Waliłem się do... Tuż przy mecie! No ale dobra. Niech tam... Zmień postawę 10-krotnie. Wykonaj transfer 3-krotnie. Ale nie to udało się wykonać. Porównanie. Takie jest porównanie. Możecie sobie...
popatrzeć. Piękne wyniki, prawda? Zdobyć jeden punkt przynajmniej. Jazda, dawaj. Dobrze mi idzie dzisiaj. Chociaż miałem też parę przemyśleń na przestrzeni ostatnich, ostatnich dni, czyli początków wakacji, no więc jak to będzie wyglądało? No trzeba będzie zabrać się poważnie za to kończenie Uncharted 4, którego no utykanie, przy którym utknięcie miało przyjemność sprawić, że zapadłem się w limbo growym, przez co nie mam ochoty praktycznie na nic. Straciłem zainteresowanie czymkolwiek i go nie odzyskam, dopóki, no właśnie. No a tymczasem to ten. Jest jak jest i trzeba Ride! Jak to się stało? Ride! Nie. Tam da się to zrobić. Ride! Cholera jasna. Ride!
o to właśnie, kurde, chodziło. No. No. I wykonaj transfer trzykrotnie. Ty mówię 240... 240 gwiazdek. I o to właśnie, kurde, chodziło. No i co? To by było więc w takim razie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Widzimy się już w lipcu, być może w ostatnim odcinku, w którym będziemy zaliczać ostatnie dwa zawody. No chyba, że okaże się być naprawdę trudne, to podzielimy to na dwa odcinki. A póki co to ten. Triki 4, gleby 1. Tylko jedna gleba? Serio? Gdzie? Bo jakoś nie widzi mi się, aby była jedna gleba gdziekolwiek. No ale być może mogę się mylić. No właśnie, równe 240 gwiazdek. Wszystko praktycznie jest zrobione na złoto. Co mi pozostaje, to te... O, przyszło mi powiadomienie od Disowskiego. Legenda szczytów. No właśnie, legenda szczytów pozostała jeszcze do załatwienia i wtedy będzie koniec, finito. Zakończymy serię z Avalanche Snowboarding, moi drodzy. Tak więc dziękuję wam serdecznie, że byliście dzisiaj. I widzimy się w następnym odcinku w lipcu. O ile warunki będą sprzyjające i nikt mi nie będzie przeszkadzać. A parę już wcześniejszych dni takich było, lecz niestety ich nie wykorzystałem, więc tak naprawdę na coś zupełnie innego, bezsensownego. W każdym razie to by było na tyle. Póki co. No i żegnam. Do widzenia. Cześć.